Kocioł kulturalny. Jest z nami wyjątkowa artystka, malarka Dominika Kubeczka. Witam, dzień dobry. Jaka jest twoja ulubiona technika malarska? No, ja aktualnie szukam sobie i próbuję różnych metod i ostatnio dużo sobie kombinuję z suchymi pastelami, bo odkryłam, że w połączeniu z po prostu z farbą akrylową, białą, różne pastele tworzą piękne kolory i są właśnie takie, w sensie na płótnie powstają takie mgiełki i to jest bardzo piękne według mnie. No i szukam. Wcześniej jak zaczynałam malować, to malowałam sobie akwarelą, teraz maluję właśnie akrylem i pastelami suchymi. I to mi się bardzo podoba, w sensie ten suchy pastel po prostu. Na dostępne sposoby malowania i techniki, że jakby myślisz, że przez całe twoje życie przetoczy się po prostu wszystko, czy raczej dążysz do tego takiego swojego znaku rozpoznawczego? Myślę, że na przykład nigdy nie dotknę farby olejnej. Jakoś w ogóle mnie do niej nie ciągnie, ale no jakby nie wiem tego, bo tak jak mówię właśnie, zaczynałam w ogóle od kolażu, więc tak jakby już się dużo rzeczy przewinęło i właśnie była farba akwarelowa. Kiedyś też rysowałam, więc tak jakby dużo się już rzeczy gdzieś przytoczyło. Zobaczymy. No jestem otwarta, myślę. Ostatnio dużo na twoim Instagramie było o kreatywności. Była ona poruszana w szeroki sposób. Chyba nawet zrobiłaś taką mini ankietę. Tak. I czym ona jest dla ciebie? No właśnie poruszyłam ten temat, ponieważ uważam, że no, kreatywność to nie jest lekka droga i no, trzeba się nieźle nacharować w sumie, żeby być kreatywnym. I tak jakby wiadomo, że albo się to ma, albo się tego nie ma i można mieć jakby to flow kreatywności. No ale właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą, jest to też po prostu ciężka praca i to nie jest tak, że okej, jestem artystą i wstaję rano i po prostu będę sobie malować. No to tak nie działa i też trzeba szukać różnych inspiracji i to też zajmuje dużo czasu i same poszukiwanie w ogóle tego, co chcesz robić i tego w ogóle, w którą stronę chcesz iść, no to po prostu zajmuje dużo czasu i... No i wydaje mi się, że no, bycie kreatywnym to jest po prostu ciężka praca. No właśnie i osobiście tego nie rozumiem, bo całe życie się powtarzało, że kreatywność się albo ma, albo się nie ma, albo się jest osobą kreatywną, albo nie. I czyli uważasz, że można ją wypracować w sobie? Jakby całkowicie od podstaw? No w sumie tego nie jestem dosyć pewna, bo... Aczkolwiek, nie no, wydaje mi się, że można. Tak jakby, jak jesteś, nie wiem, zmuszony być sam ze sobą, na przykład tak jak byliśmy w czasach pandemii, no dużo osób zaczęło robić jakieś kreatywne rzeczy. I to też nie mówię o tym, że trzeba być od razu właśnie iść w stronę jakby artysty. No możesz też kreatywnie, nie wiem, gotować chociażby, nie? Tak. Więc jak wydaje mi się, że jak... zaczynasz po prostu być długo sam ze sobą, no to wpadasz po prostu na jakieś pomysły, więc wydaje mi się, że da się ją wypracować. Czyli jest jeszcze, nie no, jakiś ratunek dla wielu osób. No jest. Właśnie, żeby właśnie to w sobie obudzić, no to teraz tak, przejdźmy stricte do tego, czym się obecnie zajmujesz. Czy tych rzeczy jest w ogóle mnóstwo i z tego, co przeczytałem, działasz na bardzo wielu płaszczyznach. Uważasz, że jest w ogóle super, ale skupmy się na razie na tym, że malujesz obrazy. Jak wspomniałaś, namalowałaś ich 8. Co jest dobrą drogą jak na początek i z tego, co wyczytałem, to przeważnie to był akryl, suche pastele na płótnie i najczęściej abstrakcja. Tak. Czy przeważnie. I czy z któregoś dzieła jesteś tak najbardziej dumna? Tak, że po prostu on się jakby w twojej głowie wyróżnia ponad wszystkie i jest dla ciebie inspirowany jakąś taką wyjątkową chwilą. No, trudne pytanie. No, ale mam na nie odpowiedź.
jest taki jeden obraz, największy w sumie, który namalowałam i to był moment właśnie, w którym miałam taki kryzys, że pomyślałam sobie, że nie wiem, kurczę, czy ja powinnam jednak malować. I pamiętam, że właśnie byłam sama w domu i zamówiłam sobie duże płótna, bo stwierdziłam, że no dobra, no to jak już maluję, no to zamówię sobie duże płótna. No i zamówiłam je i przyszły mi właśnie leżały 4 duże płótna w salonie, więc stwierdziłam, że dobra, no dziś jest ten dzień, że zacznę malować. No i ten obraz w sumie powstał w jakieś 3 godziny, tak jak zawsze większość gdzieś tam jak sobie tworzyłam rzeczy, czy właśnie wcześniej kolaży, czy teraz obrazów, no to trwało po prostu, nie wiem, czasem jakiś tam obraz, nie wiem, powstaje 2 czy 3 tygodnie nawet, bo dokładam sobie po prostu jakieś plamki. No a z tym miałam po prostu tak, że stwierdziłam, że okej, dziś jest ten dzień i po prostu rozłożyłam się, bo moja pracownia to jest po prostu nasz salon. No i rozłożyłam się i zaczęłam sobie malować i tak bardzo mi nie wychodziło, a tak bardzo na koniec mi się to spodobało i też właśnie mój narzeczony wrócił do domu i mówi, że jeju, to jest świetne i to jest to. No i później jak właśnie wrzuciłam ten obraz gdzieś tam na Instagram, no to napisało do mnie parę osób, że chciałyby go kupić i przyszła jedna dziewczyna do nas do domu, no i też była nim zachwycona i go wzięła i to było dla mnie takie wow po prostu, że tak bardzo od nich cenię w ogóle, że jak się jakiś tak jakby spinałam, żeby namalować coś fajnego, to zazwyczaj mi nie wychodziło i musiałam to na chwilę odłożyć, a w momencie, gdy jakby odpuściłam sobie wszystko i stwierdziłam, że właśnie tak od niechcenia po prostu, bo mam dzisiaj wolne, to wyszło mi coś super i jestem z tego po prostu zadowolona. Czy to jest ta historia tego pierwszego obrazu twojego? Nie. Dobra, to jak już powiedziałem, to możesz ją od razu przybliżyć. Jaka jest historia twojego pierwszego namalowanego obrazu? To było tak, że właśnie jak jeszcze tworzyłam wcześniej kolaże, to w międzyczasie czułam, że już chcę robić coś innego, większego, że te kolaże są trochę za małe, więc stwierdziłam, że jak gdzieś tam chodziłam do sklepów plastycznych, to stwierdziłam, że okej, no dobra, skoro nauczyłam się malować tą akwarelą, no to może kupię sobie pierwsze płótno. No i kupiłam sobie pierwsze płótno, kupiłam sobie jakieś tam pierwsze 4 kolory farby akrylowej, no i namalowałam sobie obraz i jeszcze właśnie wtedy miałam tak, że kurczę, no chyba nie wiem, czy powinnam go wrzucać i udostępniać, bo jeszcze miałam taki samokrytykę mocną wobec siebie i wstyd, że w ogóle jak ja po prostu mogę wrzucić obraz gdzieś do internetu. No i wrzuciłam go i za 2 dni napisała do mnie dziewczyna, że ona chce go mieć u siebie. I miałam po prostu wow, okej, no dobra, no to ci go wyślę. No i to było super, bo w ogóle się tego nie spodziewałam po prostu, że namaluję właśnie sobie swój pierwszy obraz i od razu ktoś napisze po 2 dniach, że chce go kupić, więc to było super. Czy ktoś cię jakoś szczególnie namawiał, żebyś go wrzuciła na Instagrama? Czy to po prostu sama w sobie to przewalczyłaś? To sama w sobie przewalczyłam. Gorzej było jak zaczynałam robić kolaże. To tam jest dłuższa historia. Dobra, to myślę, że możemy przejść do tego. Więc tak jeszcze zadam pytanie, bo mnie to osobiście bardzo ciekawi. Mm-hmm. Czy kolaże... Okej, tak jeszcze tylko wspomnę, że studiowałaś wychowanie fizyczne. Tak, tak. Czyli w ogóle był u nas tutaj kiedyś artysta, który zajmował się właśnie wychowaniem fizycznym, pisał wiersze, ale to był taki bardziej kulturysta, który po prostu pisał wiersze. No a tutaj u ciebie jednak myślę, że znaczy na pewno to wychowanie fizyczne chyba gdzieś odeszło na razie na bok. Tak, w ogóle nie całkowicie. Tak. To w ogóle było dawno i nieprawda. Okej, więc czy te kolaże to był taki twój początek ze sztuką? Ze sztuką czy może z malarstwem, bo sztuka jest bardzo ogólna. Tak, w sensie ja przez całe swoje życie myślałam, że w ogóle jestem anty w ogóle talent plastyczny i nie powinnam w ogóle nic robić w tym kierunku. Czyli jest jeszcze dla mnie szansa. I w ogóle tak jakby wizja artysty, to myślałam, że trzeba po prostu, wiesz, być właśnie artystą w koszuli, palić papierosa gdzieś na strychu w kamienicy we Francji i że tak wygląda artysta. No i właśnie z koleżami było tak, że to się zaczęło w czasie pandemii, jak był pierwszy lockdown, to zostaliśmy zmuszeni do siedzenia w domu i właśnie wtedy dużo osób zaczęło robić jakieś nowe, uczyć się nowych twórczych rzeczy, bo mieliśmy po prostu na to czas, bo byliśmy zmuszeni właśnie siedzieć w domach.
I ja wtedy właśnie podjęłam się tego, że kupię sobie właśnie pierwsze farby wtedy akwarelowe i że zacznę się po prostu uczyć malować akwarelą i że może się nauczę malować i coś może z tego będzie. No i zaczęłam i w sumie gdzieś tam to wychodziło. W międzyczasie zaczęłam wycinać właśnie z gazet różne słowa i no i tak spędzałam w sumie wieczory właśnie w te pierwsze pandemiczne, że siedziałam w kuchni po prostu po nocach i sobie kleiłam po prostu pocztówki, w sensie robiłam sobie bazy z akwareli i na to po prostu układałam sobie różne słowa, takie krótkie, to były małe po prostu pocztówki. Proste rzeczy. Tak, właśnie takie krótkie, małe sentencje. I no i z tym właśnie była taka historia, że na początku oczywiście nikomu nie chciałam, w sensie tam ze znajomych, mówić, że w ogóle coś takiego robię. I przez jakiś czas się zastanawiałam, czy założyć sobie Instagrama, jak się w ogóle nazwać. I wtedy jakoś tak do mnie przyszło, że nazwę się Wyciek Myśli. No i założyłam sobie pierwszego Instagrama, zrobiłam pierwsze zdjęcia tych prac i je wrzuciłam, nie mówiąc oczywiście nikomu. I dopiero jak tam gdzieś coś zaczęło się dziać na tym Instagramie, że jakieś obce osoby zaczęły mnie obserwować, no to i gdzieś nabrałam takiej pewności, że w sumie to jest fajne, no to gdzieś tam to udostępniłam, moi znajomi też zaczęli to udostępniać i no jakoś tak poszło. Jakoś tak mnie to zmotywowało, że to jest w sumie ciekawe to, co robię i no i zaczęłam to robić. I robiłam to w sumie niecałe 2 lata. Tu mam kolejne pytanie. Czy twoim zdaniem każdy może zostać malarzem? Kto ma do tego chęci i od czego twoim zdaniem najlepiej zacząć? Bo umówmy się, że te kolaże chyba były totalnym spontanem. Tak. Czy każdy może zostać malarzem? No, myślę, że tak. Tak jakby zawsze znajdziesz swoich ludzi, którym będzie się to podobać. Chociaż wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby tobie się to podobało. Jeśli ty malujesz i czujesz, że sprawia ci to przyjemność i że się wyrażasz, no to tak, no, możesz nim być. W sensie to jest też takie, co to znaczy być malarzem, nie? Czy wiesz co, malować obrazy i zyskiwać na tym, jakby i zyskać sobie, no nawet dość małe, ale takie grono osób, które tymi obrazami będą zachwycone i będą widziały w nim tyle samo niesamowitości, co ty sama. Wydaje mi się, że tak, no jest masa artystów, którzy mają swoich odbiorców, a na które ja patrzę na te dzieła i ich po prostu nie rozumiem, nie? I tak samo jest masa ludzi, którzy patrzą pewnie na moje rzeczy i sobie twierdzi, okej, no parę kolorowych plam, no a jest parę osób, które piszą mi tak super miłe wiadomości i chcą mieć te rzeczy u siebie, że właśnie wydaje mi się, że ludzie przyciągają po prostu ludzi, więc tak jakby zawsze znajdziesz innego człowieka, który jest tak samo wrażliwy na to, co ty. Więc tak. No to dobra, nasza rozmowa niestety dobiega już końca. Bardzo ci dziękuję w takim razie za nią i życzę ci w takim razie, by te twoje plany się realizowały, byś się cały czas rozwijała. Miejmy nadzieję, że jak do nas wpadniesz za 2 lata na przykład, to będziesz z siebie mega dumna, jaki progres zrobiłeś. To bardzo dziękuję tobie ja za również. Rozmowę. Była bardzo ze mną dziękuję. Dominika Kubeczka. Wszystkich zainteresowanych jej dziełami jeszcze raz zapraszamy na Instagrama Kubeczka, a wszystkim słuchaczom życzymy wspaniałych dni. Dziękujemy.